Stanisław Jedliński, prezes firmy Olimp, otrzymał tytuł Człowieka Roku 2018 Obserwatora Lokalnego. Podczas uroczystości statuetką za całokształt uhonorowano lekarza pediatrę Annę Mazur, prezesa Stowarzyszenia Europa Donna Dębica. Plebiscyt na Człowieka Roku Obserwatora Lokalnego został zorganizowany już po raz ósmy. Jak co roku, redakcja nominowała po 3 osoby w 6 kategoriach. Działalność społeczna, gospodarka, kultura, oświata, samorząd i polityka, sport. Na uroczystej gali zjawili się wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach. Czytelnicy za pomocą kuponów i SMS-ów głosowali na swoich kandydatów i zadecydowali, że w kategorii działalność społeczna laur czytelników Obserwatora Lokalnego trafi do Agnieszki Żurek, która stworzyła projekt Akademia Małego Strażaka. Akademia Małego Strażaka funkcjonuje od 5 lat. Działa przy Stowarzyszeniu Milenium Brzeźnica 2007 i my tak cyklicznie uczymy dzieci zasad pierwszej pomocy, wszystko co związane jest ze strażą pożarną. Osiągamy w tym zakresie różnego rodzaju sukcesy, także to nas też napędza do dalszej działalności. A najważniejsze jest to, że robimy to nieodpłatnie i dzieciaki, które uczęszczają do nas na zajęcia, chcą przychodzić i chcą uczestniczyć w tych zajęciach, które my prowadzimy. Laurem Obserwatora w kategorii kultura został uhonorowany Jacek Dymitrowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy. Nagrodę w jego imieniu odebrała żona Joanna Dymitrowska. W kategorii oświata triumfowała Anna Szczepanik, dyrektor przedszkola nr 1 w Dębicy. Sama nominacja już była dla mnie bardzo wielkim zaskoczeniem, ale także i wyróżnieniem, a otrzymanie już nagrody i głównego lauru jest wyjątkową radością i szczęściem. Bardzo za to wszystko chciałam podziękować przede wszystkim Obserwatorowi Lokalnemu, a także wszystkim osobom, którzy głosowali na mnie w dziedzinie oświaty. Czytelnicy uznali, że najlepszym sportowcem roku 2018 była Karolina Królikowska. W kategorii gospodarka wygrał Stanisław Jedliński, prezes firmy Olimp Labs. Statuetkę w jego imieniu odebrał Piotr Geldner, dyrektor działu techniki i inwestycji. Kapituła złożona z laureatów edycji poprzednich zadecydowała, że to Stanisław Jedliński został człowiekiem roku 2018 Obserwatora Lokalnego. Jesteśmy doceniani na rynku krajowym i zagranicznym, ale lokalny rynek, my tu żyjemy, tutaj mieszkamy, tu funkcjonujemy, ma ogromne znaczenie, tak jak wspomniałem, no stanowi ogromne wyróżnienie dla prezesa, dla jego do tej pory działalności, do tego, że doprowadził prezes firmy oczywiście od kilkudziesięciu lat, będąc właścicielem i zarządzając tą firmą do takiego stanu, jakim jest, to dzięki tym ludziom, którzy są w tym regionie i także to jest ogromny zaszczyt dla prezesa. Otrzymanie takiego wyróżnienia. Statuetkę za całokształt działalności kapituła przyznała Annie Mazur, która jest lekarzem pediatrą, a także założycielką i prezesem Stowarzyszenia Europa Donna Dębica. Od roku 2006 jest radną powiatu dębickiego, w tej kadencji wiceprzewodniczącą rady. Laudację o zasługach Anny Mazur wygłosiła doktor farmacji Lucyna Samborska, która od 7 lat zasiada w kapitule. Anna Mazur nie kryła wzruszenia i zaskoczenia z otrzymanej nagrody. Jestem lekarzem i to jest moje powołanie, moja praca. Bardzo to kocham. Europa Donna to jest drugie. Nie byłoby Europy Donny, gdyby nie wspaniałe kobiety, dziewczyny, które są cały czas, jesteśmy razem i to dzięki nim istniejemy i dzięki nim ja jestem tak naprawdę. Rodzina, gdyby nie mój wspaniały mąż, który mnie wspiera, i moje dzieci, i moje wnuki. Jak podkreślał Ryszard Pajura, redaktor naczelny i wydawca Obserwatora Lokalnego, przedsięwzięcie ma służyć temu, aby pokazać i uhonorować te osoby, które działają na rzecz środowiska lokalnego. Dziennikarze Obserwatora Lokalnego, a tworzymy w miarę stabilny zespół, od lat obserwują to, co się dzieje w powiecie dębickim, w każdej gminie, powiatu, ale również w każdym obszarze życia społecznego. I widzimy ludzi, którzy naprawdę robią wspaniałą robotę, są bardzo zaangażowani, podchodzą do tego, co robią z ogromną pasją, z sercem. Staramy się o tym pisać, nie zawsze możemy wszędzie być jednak. Wydaje nam się, że to jest dodatkowa okazja do tego, żeby tych ludzi uhonorować. I to jest ten podstawowy i jedyny tak naprawdę cel. Galę swoim muzycznym występem uświetnili Agata Chciuk i Krzysztof Prócnal.